Zabrza zna Janosza przede wszystkim jako twórcę bajek. To jest prawie 300 bajek, tłumaczone na 35 języków. Setki milionów egzemplarzy. To są fankluby w Australii, w Tokio. No praktycznie rzecz biorąc, poza Antarktydą, na Antarktydzie jeszcze nie wiemy, czy są, ale myślę, że cały świat. Ale my w Zabrzu kochamy Janosza, mamy przedszkole, jedyne w Polsce imienia Janosza. Mamy Janosza jako honorowego obywatela Zabrza. Szanowni Państwo, drogie dzieci, w imieniu Pani Prezydent, witam Was bardzo serdecznie w Teatrze Nowym. Jestem przekonany, że sam Janosz byłby niezmiernie wzruszony, widząc tak piękne postacie, które były grane tutaj na scenie. Serdecznie dziękujemy w imieniu Janosza. Pozwólcie, że będziemy mogli odwołać się do Waszej wyobraźni, ponieważ tu, w tym niezwykłym miejscu, w Teatrze Nowym, rodzi się fascynacja sztuką i Państwo jesteście tego fantastycznym przykładem, bo przecież widzimy te najmłodsze dzieci, które tak pięknie prezentują się na scenie i to jest przyszłość naszego miasta. Myślę, że sam Janosz mógłby się dzisiaj pojawić i gdyby się pojawił na tej scenie, byłby bardzo wzruszony, bo takich pięknych urodzin na pewno dawno już nie przeżywał. Serdecznie dziękuję. A teraz pozwólcie, że odczytam ten fragment przygotowany przez Wiktorię Janus ze Szkoły Podstawowej numer 32. Przygoda na placu zabaw. Dawno, dawno temu przy przytulnym domku nad rzeczką Tygrysek i Misiu bawili się w kochanego. Dziękuję Ci, to bardzo miło z Twojej strony. Misiu, że tyle dla mnie zrobiłeś. Niedługo nowy rok, a moi rodzice czekają na zarobione przeze mnie pieniądze. Uratowałeś mnie. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, którą otrzymałam w darze od życia. Urząd Miejski od lat wspiera wszystkie działania związane z promocją dzieł Janosza i tych dla dzieci, bajeczek, no i oczywiście jego twórczości dla dorosłych. Co roku w Zabrzu odbywają się dni Janosza, urodziny Janosza, organizowane przez paru wspaniałych ludzi, przez Czesława Zdechlikiewicza, przez dyrekcję przedszkola imienia Janosza, przez bardzo wiele pani, nauczycielek. Tradycyjnie w tym roku, tak jak w poprzednich latach, odbyła się wycieczka śladami Janosza, którą właśnie prowadził Dariusz Waleriański. I odbyło się spotkanie dotyczące Janosza, czytanie Janosza, czytanie Holonka.